Szukałem tych momentów, gdzie można pokazać zamiast powiedzieć. Jeżeli można pokazać, a nie trzeba mówić, to znaczy, że ten fragment po prostu nie jest nam potrzebny do niczego. A potem starałem się nadać temu tekstowi. Założyłem sobie bardzo dużą wierność w stosunku do myśli autora. To znaczy do jakiegoś rodzaju prowadzenia wątków. Nawet do tej fabularności tak silnej, która może jest mi trochę obca, ale postanowiłem się tutaj podporządkować. Więc jeżeli skracałem, to tak skracałem, żeby nie zaburzyć też tego. To znaczy, żeby nie zaburzyć linii fabularnej. No i stylistycznie, to znaczy to tłumaczenie, którym się zajęliśmy, jest bardzo dobrym tłumaczeniem, natomiast jest świetnym tłumaczeniem do czytania. Na scenie okazuje się, że ten ibsenowski styl jest nie pozwala, to znaczy wstrzymuje aktora w prowadzeniu postaci, wstrzymuje aktora w graniu. Bo jeżeli między kluczowymi częściami zdania, które musi jeszcze powiedzieć pięć albowiem, azalisz, jakoby i innych słów, które opóźniają dojście do finału, no to ta praca nad tekstem jest konieczna też na tym poziomie, to znaczy stylistycznego jakiegoś obrabiania, przetwarzania na taki język, który, zwłaszcza biorąc pod uwagę też styl reżyserii Jana Klaty, pozwoli na silniejsze skonfliktowanie, zbicie, zderzenie ze sobą tych postaci.